Księga wyjścia. Rozdział 12. W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu ani kawałka mięsa na zewnątrz. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przykazania w duchu i w prawdzie, bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. 15. przykazanie Tory zabrania nam wynoszenia mięsa ofiary paschalnej na zewnątrz. Dla chrześcijan prawdziwą ofiarą paschalną jest Jezus Chrystus, Baranek Boży, którego spożywamy podczas każdej mszy świętej. Dlatego można w sposób duchowy odnosić to przykazanie do sakramentu Eucharystii przechowywanego w świątyniach, czyli w budynkach poświęconych temu celowi i wyłączonych z użytku świeckiego. W tym zakresie przypomnę obowiązujące przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Nikomu nie wolno przechowywać Najświętszej Eucharystii u siebie ani zabierać jej ze sobą w drogę, chyba że nagli konieczność pasterska i z zachowaniem przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego. W domu instytutu zakonnego albo w pobożnym zakładzie Najświętszą Eucharystię należy przechowywać tylko w kościele albo w głównej kaplicy złączonej z domem. Eucharystia może być przechowywana w świątyni poświęconej Bogu, nie może być przechowywana w miejscach przeznaczonych świeckim zajęciom. Możemy stwierdzić, że na poziomie doktrynalnym tradycja Kościoła katolickiego jest w tym zakresie zgodna z Pismem Świętym. Niestety nie można tyle samo powiedzieć na temat zachowania dzisiejszych katolików. Oto przejaw tego zjawiska. Wiara katolicka uczy, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus. Przyjmuje się umownie, że hostia zachowuje swoją formę eucharystyczną przez 10 minut od chwili połknięcia do chwili swojego rozpuszczenia w żołądku. To oznacza, że przez 10 minut każda osoba, która przyjęła ofiarę eucharystyczną, staje się podobna do Maryi po zwiastowaniu. Staje się chodzącym tabernakulum, chodzącą Arką Przymierza. Każda taka osoba nosi Boga w swoim brzuchu. Gdyby katolicy w to wierzyli, potrafiliby trwać co najmniej 10 minut w ciszy, adoracji i dziękczynieniu po każdym przyjęciu Eucharystii. Zamiast tego wybiegają co prędzej z kościoła i bezwiednie łamią 15. przykazanie biblijne. Wynoszą na zewnątrz ofiarę paschalną. Połykają broczącego krwią baranka paschalnego, po czym wybiegają z kościoła, zapalają papierosa i radośnie gawędzą z sąsiadami o pogodzie, polityce lub menu zbliżającego się obiadu. 15. przykazanie biblijne może być łatwym kryterium pozwalającym nam rozpoznawać, kto spośród katolików wierzy w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii. Prosta obserwacja pozwala nam stwierdzić, że obecnie 99% katolików nie wierzy w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii. Ogromna większość kapłanów nie wierzy w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii. Ogromna większość biskupów nie wierzy w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii. Na Watykanie mieszka obecnie 2 ludzi ubranych w bieli. Jeden człowiek ubrany w bieli nie chce klękać przed Najświętszym Sakramentem nawet w chwilach nakazanych przez obrzęd liturgiczny. Drugi chętnie klęka mimo podeszłego wieku. Kto ma rozum, niech sam wyciągnie wnioski. Czy 15. przykazanie biblijne jest dobrym sprawdzianem poziomu wiary katolików? Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu.